Szkoła modlitwy osobistej. My zazwyczaj słyszymy, że modlitwa jest walką. I to jest prawda, bo my walczymy z rozproszeniami, walczymy z tym, żeby się zgodzić z wolą Bożą, walczymy na modlitwę ze swoimi emocjami, uczuciami, ze swoimi oczekiwaniami, z tym wszystkim, co może nam zaciemnić takie dobre spotkanie z Panem Bogiem. Modlitwa jest walką wewnętrzną, dlatego że na modlitwie, dobrej modlitwie, też za pomocą łaski Bożej, działania Ducha Świętego, poznaje siebie, poznaje prawdę o sobie, poznaje swoje wady i muszę stoczyć walkę, bo się muszę do tych wad przyznać, muszę chcieć się dać przemienić, pokazać Panu Bogu drogę, w jaką mam podążać, żeby stawać się lepszym człowiekiem, bardziej jeszcze otwartym na działanie tej łaski Bożej. Ale także modlitwa jest tą walką wewnętrzną, bo ja na modlitwie ja rozpoznaję, co jest wolę Bożą, ale też na modlitwie ja się decyduję, podejmuję decyzję, czy przyjmę tę wolę Bożą. I jak nieraz ta walka jest taka mocna, to pokazuje modlitwa Jezusa Pogrójcu. On po ludzku bał się tego, co było wolą Bożą, Boga Ojca. Bał się tej męki, odczuwał trwogę do tego stopnia, że pocił się krwią, ale stoczył tą walkę wewnętrzną i wygrał. Więc w nas też może być taka wielka walka wewnętrzna na modlitwie. Ale modlitwa to niejako też może być walką zewnętrzną. Wiele razy słyszeliśmy o tym, że różaniec to jest broń. To jest oręż, która zatrzymuje zło na świecie, zatrzymuje kulę, że różaniec zmienia świat. I to jest prawda. Modlitwa jest walką zewnętrzną. To też widać podczas egzorcyzmów. Jest człowiek, który jest pod wpływem złego ducha i jest ktoś, kto się nad nim modli. I ta modlitwa sprawia, że rzeczywiście to jest, ten człowiek podejmuje walkę zewnętrzną ze swoim ciałem i wręcz ci, co posługują, nieraz są zmęczeni potem i fizycznie tą wielką walką podczas tej modlitwy. To, że modlitwa jest walką zewnętrzną, to też ci, którzy uczestniczą w egzorcyzmach, to podają, że jak się modli chociażby Zdrowaś Maryjo, to sprawia, że szatan ucieka, że szatan boi się Matki Bożej. I czyli ta modlitwa rzeczywiście pomaga nam zwyciężać takie realne zło, czy zmieniać świat, czy walczyć tak zewnętrznie. Ale w tym ostatnim tygodniu była mowa o walce, ale o modlitwie, o modlitwę. Czyli my mamy walczyć, żeby była modlitwa. Mamy walczyć, żeby ta modlitwa miała też swoją jakość. Kardynał Dziwisz swego czasu mówił, że walka o modlitwę jest najważniejszą walką w życiu chrześcijanina. Mówił nawet, że walka o modlitwę to jest sprawa życia i śmierci. Jeśli byśmy się tak głębiej zastanowili, to konsekwencją braku modlitwy jest odejście od Pana Boga, od miłości Pana Boga, odejście od sakramentów, może życie nawet w grzechu ciężkim i może być śmierć w grzechu ciężkim. A z kolei dobra modlitwa mnie przybliża do Pana Boga, na dobrej modlitwie poznaję siebie, poznaję miłość Bożą, swoją grzeszność i to sprawia, że skruszony przychodzę do kratek konfesjonału, korzystam z sakramentów, rzucam się w Boże miłosierdzie i w konsekwencji potem mam to życie wieczne. Zatem walka o modlitwę to jest sprawa życia i śmierci. Ta walka o modlitwę to w pierwszej kolejności pewnie jest to walka o czas. I każdy z nas musi ten czas spotkania z Panem Bogiem jakoś
zaplanować, o ten czas się zatroszczyć, po prostu, żeby ten czas był. Modlitwa, też tak jak pisze, tak mówił kardynał Dziwisz, to ona jest troszkę jak taki egzorcyzm, bo dobrze się modląc, to uwalniam się od złych myśli. Czyli dobrze się modląc, uwalniam się od złych myśli. Teraz jeszcze idąc za tą walką, to jeśli, no to mamy tu wojskowego, to jeśli coś źle mówię, to proszę mnie tam poprawiać. Jeśli są w walce, w bitwie, na wojnie, są cele strategiczne. Nie można atakować wszystkiego naraz, nie? Bo to nie ma nieraz takiej siły rażenia. Ale wystarczy zaatakować takie cele strategiczne. I takim na przykład celem strategicznym na wojnie jest most. Bo jeśli wysadzi się most, przeprawa na drugą stronę już jest jakimś trudem. Wysadzając most, można zatrzymać na przykład wojsko. Więc to są cele strategiczne. I teraz pomyślmy o modlitwie jako o takim celu strategicznym mojego kontaktu z Panem Bogiem. Modlitwa jest tak ważna w moim kontakcie, w mojej miłości do Pana Boga, odwzajemniania tej miłości Bożej, że to jest szczególny cel, który będzie atakował szatan. I dlatego tutaj modlitwa będzie tym miejscem walki mojej z kimś. Nie tylko mojej o czas, ale będzie miejscem walki na przykład mojej z szatanem, bo szatan będzie atakował po to, żeby mnie odciągnąć od tej modlitwy. I walka o modlitwę jest to jakiś fragment walki duchowej. Czyli walka o modlitwę to jest element tego, żeby chcę się rozwijać duchowo, chcę się przybliżać do Pana Boga, chcę rozumieć, czy może rozpoznawać wolę Bożą i iść za tą wolą Bożą. To jest fragment tej walki duchowej. Jeszcze popatrzmy, kiedy my walczymy, kiedy podejmujemy walkę i o co walczymy. Zazwyczaj walczymy o to, co dla nas jest cenne. O to, co jest cenne i na przykład chcemy tego bronić lub chcemy to zdobyć. Więc walczymy o życie, walczymy o ojczyznę, walczymy o wolność. W takim życiu doczesnym walczymy chociażby o dobrą pracę, będziemy walczyć o dobre wykształcenie. Chłopak zawalczy o dziewczynę, bo ją kocha, dla niego jest cenna. I pytanie, czy modlitwa jest dla mnie cenna? Jeśli modlitwa nic dla mnie nie znaczy, to ja o nią nie zawalczę. Jeśli nie jest dla mnie wartością, jako spotkanie z Bogiem, możliwość rozmowy, możliwość także pokazania Panu Bogu, powiedzenia, że Go kocham, to ja nie będę walczył o modlitwę. Nie będę walczył o ten czas, nie będę walczył chociażby ze zmęczeniem, z rozproszeniami i w tym wszystkim, co mi przeszkadza. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy modlitwa jest dla mnie wartością, bo jeśli nie, to mogę pomyśleć, a po co, co mi to daje, że się rano pomodliłem? No nic. A co mi to da, że odmówiłem w ciągu dnia różaniec? Przecież mi na koncie nie przybyło 1000 złotych. A co mi to da, że przyjdę w tygodniu na mszę świętą? Jakoś piękniejszy od tego nie jestem, tak myślę czysto po ludzkim. No, jesteśmy piękniejsi, bo wtedy to wnętrze duchowe sprawia, że jesteśmy też bardziej może radości na zewnątrz. Ale ktoś może pomyśleć, co mi to daje i wtedy modlitwa przestaje dla niego być wartością. I druga rzecz, jeśli chodzi o walkę o modlitwę, to trzeba się zastanowić, z czym konkretnie ja walczę. Każdy z nas pewnie z czym innym walczy. Czy z czasem, czy z wytrwałością, czy z jakimś zniechęceniem, czy z lenistwem. I jeśli ja zobaczę, z czym konkretnie walczę, to wtedy mogę zastosować jakąś receptę. Jeśli walczę z brakiem czasu, to muszę usiąść, może nawet z kawałkiem papieru i zastanowić się, na co marnotrawię ten czas i zaplanować. Jeśli walczę z lenistwem, no to może muszę się bardziej do tej modlitwy zmotywować. Jeśli walczę ze zniechęceniem, bo nie widzę
owoców modlitwy, bo nie mam przeżyć modlitewnych, to może powinienem jakoś zmienić swoje nastawienie, że modlitwa nie mam, na modlitwie nie mam ja się dobrze czuć, tylko to jest spotkanie dwóch kochających się osób. Można sobie pomyśleć na przykład, jak mama chodzi, mama siedzi przy chorym dziecku przez całą noc, to ona pewnie w którymś momencie też jest jakaś taka zmęczona, może nie ma w niej radości, może jest smutek, ale jest przy tym dziecku, bo kocha. I tak samo i ja. Może muszę jakoś sobie wytłumaczyć, że nie każda modlitwa przyniesie mi radość w sercu. Bo może jest jakimś trudem, mam taki okres w życiu, ale jestem na tej modlitwie, bo chcę kochać. Chcę kochać Pana Boga. Jeśli chodzi też o walkę, to ksiądz Krzysztof Augustyn to podawał taką taktykę przeciwnika. My walczymy z tymi takimi zewnętrznymi rzeczami, które nam przeszkadzają w modlitwie, ale także walczymy z szatanem. To jest konkretna walka. I teraz trzeba poznać taktykę przeciwnika, szatana. Po pierwsze, diabeł działa w białych rękawiczkach, czyli on nie będzie nam mówił o modlisz się, nie wiem, powiedzmy 3 godziny, jak to sumujesz 3 godziny dziennie, to nie módl się wcale. On tak nie powie. Tylko będzie mówił, a słuchaj, a te 5 minut tam rano, to jest to potrzebne? Trzeba to skrócić, są ważniejsze rzeczy. Kogoś tam trzeba, dzieci, wnuki do szkoły wybrać i tak dalej. Będzie nam to skracał o minutę tą modlitwę, jakąś jedną modlitewkę mniej, drugą modlitewkę mniej. Diabeł będzie działał w tak białych rękawiczkach. Druga strategia, taktyka przeciwnika, to jest kłamstwo o modlitwie. Czyli takie fałszywe wyobrażenie mojej modlitwy. Czym jest modlitwa? Albo, że modlitwa nic nie daje, albo, że nic nie zmienia w moim życiu. I będzie tak, diabeł mi to podsuwał, takie myśli. A może będzie także mówił, że a źle się modlisz, to po co się modlić? Trzecie, to jest takie zniechęcenie. Diabeł będzie próbował nas zniechęcać do modlitwy. Będzie nam podpowiadał, że modlitwa to jest wielki ciężar, że nie podołasz temu. Tymczasem Jezus mówi, moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. W pewnym sensie jarzmo modlitewne jest słodkie, jest lekkie. Kolejna rzecz, diabeł będzie, tak jak dobry strateg, uderzał w najsłabszy punkt, najsłabsze miejsce. Każdy z nas gdzieś tam jest najsłabszy. Czyli, nie wiem, ktoś ma skłonność do jakiegoś marnotrawienia czasu, to będzie podsuwał te treści po to, żeby się nie modlić. Ktoś ma skłonność do zasypiania wieczorem, to będzie podsuwał mu modlitwę, a pomóc się wieczorem. I będzie tak uderzał w najsłabszy punkt, żeby nas zniechęcić z tej modlitwy. I wreszcie ostatnie, to jest izolacja od wspólnoty, czyli będzie ktoś nas, diabeł będzie próbował mówić, a pomóc się sam w domu, po co przyjdziesz na wspólnotę, po co przyjdziesz do kościoła? Lepiej się pomodlić różańcem samemu. Oczywiście modlitwa osobista taka ma wartość, ale wspólnota ma taką rolę motywacyjną, nasza wspólnota też szczególnie, chociażby to modlimy się tymi treściami, formacją i potem dla kogoś może być chociażby motywacją to, a mi będzie głupio powiedzieć, że nie przeczytałem, to chociaż się to przeczytam, chociaż w pośpiechu, ale przeczytam, żeby się z czymś podzielić. I taka motywacja na początku już wystarczy. Ta wspólnota mnie mobilizuje. No jak już przyszedłem, ktoś się tam modli się uwielbieniem, ktoś powie jedną czy drugą uwielbienie, słowa uwielbienia, a to może ja też powiem. I ta modlitwa wspólnotowa mnie rozwija, ale też mnie motywuje do modlitwy. A diabeł będzie nas chciał izolować. I teraz jak mam się obronić przed atakami diabła? Po pierwsze stałość. Stałość miejsca, stałość czasu, taki rytm. Być po prostu, zaplanować modlitwę i być temu wiernym. Druga. Takie działanie kontragere, czyli jeśli diabeł mi podsuwa, a po co się masz odmówić dzisiaj różaniec, to odmów dwa. Po to, żeby tak działać więcej, trochę tak kontragere. Trzecia rzecz. Diabeł
będzie nam zakłamywał o modlitwie, to nosić w sobie słowa Pisma Świętego, Słowo Boże. Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić, módlcie się nieustannie. To Jezus powiedział, w związku z tym mam się modlić. A to, że będzie nam diabeł podsuwał, że a po co się modlić? Ja go nie słucham, bo słucham prawdy, która jest zawarta w Słowie Bożym. Wreszcie ta wspólnota. Obronię się będąc we wspólnocie. Może dzisiaj mam słabszy dzień, trudno mi się modlić, więc po prostu tylko jestem. Ale modlimy się razem. Modlę się tylko byciem. I wreszcie ten ksiądz Krzysztof Augustyn powiedział coś, co mówi, że może zaskakiwać. Aktywność fizyczna. Czyli żeby się dobrze modlić, trzeba mieć też jakąś aktywność fizyczną. Oczywiście jesteśmy, mamy tam różne choroby, w różnym wieku jesteśmy, ta aktywność fizyczna, nie każdy będzie biegał maratony teraz, ale w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeśli rzeczywiście jestem taki aktywny fizycznie, to wtedy łatwiej mi się modlić, bo modlitwa wymaga nie tylko wysiłku jakiegoś duchowego, ale wysiłku intelektu, nieraz wysiłku takiego ciała fizycznego, że muszę przyjść, muszę uklęknąć w ławce, złożyć ręce. To też jest jakiś konkretny wysiłek i ta aktywność fizyczna chroni mnie przed jakimś takim znużeniem. Módlmy się o to, abyśmy podejmowali tą walkę o modlitwę i żebyśmy zawsze z tej walki o modlitwę wychodzili zwycięsko. Amen.